Siemaneczko, z tej strony Mandy, a dzisiaj mam odcineczek z Unboxing Simulator. Została odblokowana ostatnia kraina, do której zaraz się przejdziemy. Także przygotowałem sobie trochę na openingi, mamy też nowe jajeczko. Więc sobie to dzisiaj sprawdzimy na jajeczko, 1300 robuxów, niestety tylu nie mam. Ale będziemy mieli na openingi tych jajeczek, mam milion przygotowany, idealnie na prawie ponad 20 jajeczek. I sobie sprawdzimy, no chyba 21 może, albo 20, ale to możemy sobie w każdej chwili ulepszyć. Bo mam cały czas do zbieranko, no, kolejnych monet. A tak, zanim w ogóle zaczniemy, pokażemy wam, co się dzieje, to wy, drodzy widzowie, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na moim kanale, na dole czerwony guziczek, bardzo polecam naciśnąć. Także polecam naciśnąć lajkacza, lajkujemy wszyscy na dole, też taki guziczek jest do lajkowania. Dzwoneczkujemy i napiszcie komentarz, czy macie odblokowaną ostatnią krainę. Chciałbym wiedzieć, więc napiszcie taki komentarz, czy macie odblokowaną, czy nie macie jej odblokowane, jestem bardzo ciekawy. Zobaczymy, ile osób napisze. Czym więcej osób napisze, tym lepiej, więc nie bądź samotny, napisz. No i co, może byśmy przeszli do tego, co udało mi się ogólnie zdobyć. Przejdziemy do jednego z ważniejszych miejsc, czyli do mieczy, bo udało mi się odblokować każdy miecz w gierce. I tak, zaczynaliśmy od miecza tego, przeszliśmy do tego, później ten serduszkowy, tęczowy, jakiś jednorożcowy i mamy diabelski mieczor, który jest dwa razy lepszy od tego, który mamy, posiadamy. Razem z nim mamy 64 biony ataku. Mamy także bardzo dobre czapeczki. Bardzo, bardzo, bardzo dobre czapeczki. Aż idziemy sobie po prostu jedną ulepszyć z inwentory. Tom. Na razie chyba najlepsza. Nie, wszystkie są prawie takie same, tylko o, ta jest, kurczę, jaka słabsza. A, bo to jest common, a wszystkie mam rary. Więc przejdziemy sobie w enchant i weźmiemy, enchantujemy sobie. O, teraz pokazuję, ile da nam leveli każda czap. Dobra. Dużo to dało? No dało tak 10, nie za dużo, dało tak setkę. Przy takich ilościach to jest ten. O, i możemy sobie nadal zbierać. I mamy ostatnią krainkę. Kolejna jest do odblokowania za kolejne 400 tysięcy boksów. No, trochę to będzie trwało. I mamy tam jakiś garnuszek. Nie wiem, co to jest. Ale coś tam jest. Więc w tym momencie zostawiacie też lajka i możecie napisać, co to jest. A my... pokażę wam najmniejsza skrzyneczka, którą rozwalam, no szybciutko, odchodzę i jej nie ma. I na odcinek dropu jeszcze epic, wow, 30 tysięcy. Co ja zrobiłem, nie tego. Tego, o i mamy teraz dużo więcej, teraz dowamy. Mamy malutkie skrzyneczki, które rozwalam już szybciutko, średnie, które też szybko idą, duże, też w miarę szybko idą i all takie duże. To są największe, które no trochę trzeba poczekać na zliczenie, mają 40 trylionów. Ale idą nie jest źle. Nie jest źle, bo idą w miarę szybko. I co z nich, ile z nich wyleci? Leci 500 kryształów i 2-4 te. No to nigdy byśmy nie uzbierali, gdybyśmy tak bili. Przyznam się, mieczyk kupiłem. O, kolejny coś fajnego. A, to już te zwyczajne, które już trzeba tylko epiki. Więc tak, mamy tutaj dungeon. Będziemy mieli jakiegoś dungeona. Nie wiem, na razie nie wnikam, ale będzie też niedługo. I tu będzie walka, śmierć, prezent. I mamy ogromną skrzyneczkę, która jest już trochę niszczona. I to nawet sporo. A nadal ma 20 i zobaczcie, że ja to biję. A to nic nie chce tutaj schodzić. Zobaczcie w ogóle, jak tryliony lecą po tym. Po damage'u zadanym. To jest po prostu kosmos, ile trylionów leci za danego damage'a. A to w ogóle nie układa się nic na ten, na ogromną skrzyneczkę. Więc prawdopodobnie zrobię tutaj timelapsa i uda się ją zniszczyć. No to wam powiem, ale nie sądzę, że uda się ją szybko zniszczyć. Ktoś tu jeszcze ze mną bije, ale jakim mieczorem? Tym jednorożcowym. Kto to jest w ogóle? Pupkin dude. Ma 34, no ja od niego dwa razy tyle. Więc no... no nie wiem, no nie wiem, czy on to pomoże mi to rozwalić. Gdy ja biję dwa razy tyle co on. W ogóle zobaczymy jeszcze te nasze zwierzęta. Mają 23 speeda. 125. A, bo to jest to lepsze. Bo to ma większy level. Kozak, po prostu kozak. A peciory jeszcze zwierzaki. Peciaki niestety nie ma już lepszych. Ale mam nadzieję, że jak tropniemy jakiegoś legendarnego ghosta, no to będzie git wtedy. Dużo w ogóle się zmieniło. O, ej, trochę się tu zmniejszyło, bo było 19,8. Więc leci cały czas w dół. Ja pozbieram, patrzcie, kasę, najlepiej zbierać stąd.
A, jeszcze cały czas kryształy mi lecą, czyli... Możecie słyszeć, jak klikam, bo cały czas mam zbieram, bo 4000 level mi wyleciał nowego EQ. Więc no... ogromny. Najgorsze jest to, że we dwóch tego raczej nie zrobimy. Trzeba było znaleźć serwer, w którym by było pełno ludzi, którzy po prostu mi to by pomagali zrobić. A tak to raczej mi się to szybko tego nie uda zrobić, ale... 19.3... Może by mi się to udało zrobić i dzisiaj to pewnie zrobimy, więc ja bym tu zaraz zrobił timelapsika. Może uzbieram sobie do końca wszystkie kryształki, zobaczymy ile milionów będę miał i otworzymy sobie tak z kilka skrzyneczek, może się uda dropnąć jeszcze lepsze pety. Jak się uda dropnąć jeszcze lepsze pety, będziemy mieli jeszcze lepsze etu item EQ, level itemów EQ i będzie wtedy kosmos. Ile w ogóle mamy levela? Czapek? 4 coś. No to mam bludko, zostało, żeby zebrać wszystkie diaksy. Nie dojdziemy do 3 milionów chyba. Zabraknie nam troszeczkę do 3 milionów, ale możemy przyspieszyć za to zbieranko. I jak widzicie, przez chwilę gadania zeszło 1 UA. Czyli jeszcze nam zostało 19 do zrobienia tej skrzyneczki. To będzie masakrą. Albo o, 3 miliony będzie? Czy jest 3 miliony? Udało się 3 miliony zebrać. To jest coś ciekawego. Dobra, lecą, więc zrobimy sobie tutaj jakiegoś tam lepsika może. Ale zanim jeszcze to wszystko, to pójdziemy sobie o po to jajeczko i zobaczymy, czy uda się, jakieś kody są, kolekcje. Dobra, czy uda się coś wydropić z tego? Proszę, módlcie się, uda się. Nie, rare. Ja chcę naprawdę jakiegoś legendarnego albo good, albo o tego sekretnego. Tylko na wydropienie go wiąże się z cudem. Chyba się nie uda. Proszę, udaj się. Proszę, udaj się. A, i jeszcze raz bym zachęcał do ustawienia. Jest legendarny. Legendarny zawsze będzie plusem dla nas. Bo to będzie fajne. Bo nie mamy dużo legendarnych, a legendarne dają bardzo dużo nam. Nie. Więcej. Proszę, jeszcze więcej. Nie, rare nie. No i teraz. No nie taki rare. Chcę innego rera. Tu wizard, idziemy sobie teraz, bo... A, bo zdobyliśmy kilka petów, więc bierzemy te pety, nasze inwentory, pecy, tego zdejmujemy szefa i nakładamy naszego legendarnego. O. I teraz musimy naszego legendarnego tego ulepszyć o nasze inne pety. 16 poziomów do niego dodamy, no to kurczę. Ile teraz w ogóle ten pepa? 92. Tu przy setnym to będzie kozak. Patrzcie, ten ma 98, a ten ma 119 już. Więc chyba sobie wykorzystam dzisiaj troszeczkę tych bilionów, później timelapsik. Epic, no nie, ja chcę legendarne. Proszę, legendarne. Rare, no po co mi rare, po co mi rare? Trzymajcie po prostu mnie, nie znoszę rare. Epic. No i teraz good. Ajajaj. 0,05%, to jest tak mało. Rare, no nie. Proszę. Chyba ta gierka mnie nie lubi. Teraz. Ej, no nie. Ciekawe, jakie kolejne pety będą i za ile będą kosztować. Ale pewnie bardzo dużo. I zastanawiam się, co jest w kolejnej strefie, której jest jakiś garnek. Ten garnek będzie można rozwalić. Coś tam jest. Znaczy, to nie garnek bardziej. Coś podobnego. No nie wierzę. Żadnego legendarnego w tej turze. Słabo. Strasznie słabo, ale dobra. Chociaż ulepszymy teraz mojego najlepszą legendę. A, jeszcze tylko muszę coś zobaczyć. Halo? Czy ja mam nałożone... A, no właśnie. A ja popsułem. Ja popsułem. O. I teraz jest dobrze. Czyli ja nie miałem w frencie epików nałożonych. Ale teraz na luzie, bo żeby dodać 27 leveli, 28. O, i teraz jest git. Dobra. Więc ja teraz z takimi tutaj będę chyba powoli... Ej, musimy zobaczyć teraz item właśnie, ile dropnie. Ile mi item dropnie. Halo, item dropnij mi jakiś.
Miał mi item dropnąć, a nie mnie teleportować. Halo. Chcę zobaczyć, jaki item mi dropnie za ile teraz. Czy będzie się opłacało go mega mieć, czy nie? Czy będzie go dokonało się założyć, czyli będzie opłacało się założyć jakiegoś itemu teraz nowego? Może mi jakiś legendarny dropnie? O, jest! I nowy item! Ojejku, ale levele podskoczyły. Levele podskoczyły o 150 dzięki tym betom. No dobra, drodzy widzowie, więc ja tutaj będę robił timelapsika. Tak, to teraz widzimy się w timelapsiku. I... co? Widzimy się wtedy, kiedy... kiedy to się skończy. Ale to w sumie bez kamerki. Zaraz włączę kamerkę i będziecie to widzieli bez kamerki. Na razie. No i jak już widzicie, jesteśmy, zostało nam 200 coś milionów. Raz mi wyrzuciło z serwerka, biliśmy to w trzech większości czasu. Wyrzuciło mi z serwerka, ale trafiłem na ten sam. I jest nagranko, jak bijemy już ostatnie 150 trilionów. Ostatnia setka i zaraz ogromna skrzynka zniszczona. Pokażę to z góry, jak to będzie wyglądało, gdy zniszczymy ogromną skrzyneczkę. 50, 40, 30, dobra, i niszczona. I co to będzie? Jest akurat na moim odcinku, możecie zobaczyć. Uuu! Poleciało. Ile jest takie jednego? 61T. I jeszcze... ooo, to jest nieźle po prostu. Ile kasy wszystkiego poleciało? Jeszcze jakiś nowy kask hełmowy? Jest. Dobra, tego nie mieliśmy. I jeszcze na koniec odcinka pójdziemy zobaczyć, ile dostanę z różnych skrzyneczek, więc zrobiliśmy największą skrzyneczkę, jaką tylko się dało. Ona od razu, kurde, level większy miała. Który level? 550, wszystko, wow. Jak levele z tego lecą kilka razy większe levele. To jest szok. Jak wy dropicie z tej skrzynki, to dropicie itemy warte kilka razy więcej leveli. Więc, no, macie git. Dobra, pierwsza skrzyneczka. Mamy 2 300 000. I ile będziemy mieli teraz, jeżeli dostaniemy te pieniążki? I... Ile będzie? A, tylko 100 000. To tu malutko. A teraz dwie skrzynki z kasą. Pierwsza skrzynka z kasą. A wy nie zapomnijcie zostawić lajkacza, bo pół godziny niszczyłem tą skrzyneczkę, pół godziny siedzenia nad jedną skrzynką, ogromną zniszczenie. No niestety nawet się nie udało całej zniszczyć, bo mnie musiało kiknąć, no niestety, przepraszam. Ale mamy tak, kasy, dobra, trochę kasy wleciało, jeszcze raz trochę kasy wleci, więc będzie git, będzie dużo kasiorki. Wow, dobra, dwa takie, nie za dużo, ale drodzy widzowie, wam dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, chyba się należy za pół godziny siedzenia i zniszczenia tej skrzynki, to ja naprawdę wam dziękuję, na razie, trzymajcie się, to dla was.